Proszę Państwa, udar mózgu jest to choroba, której możemy zapobiegać. Możemy zapobiegać skutecznie. Trzeba pamiętać o tym, że są pewne czynniki ryzyka udaru, na które możemy wpływać. Oczywiście są takie, na które możemy wpływać w mniejszym stopniu, czy też w ogóle są niemodyfikowalne, do których należy starzejący się wiek, czynniki rasowe, czy też płeć pacjenta. Na to nie jesteśmy w stanie wpłynąć. Natomiast jest szereg czynników, które rzeczywiście jesteśmy w stanie leczyć i dzięki temu jesteśmy w stanie zminimalizować, czy też w ogóle pozbyć się ryzyka udaru mózgu. Trzeba pamiętać o tym, że udar mózgu nie jest często chorobą samą w sobie, tylko jest to konsekwencja wieloletniej choroby naczyń związanej z nadciśnieniem tętniczym, z miażdżycą, z cukrzycą, z zaburzeniami gospodarki lipidowej, z wysokim cholesterolem, z chorobami serca, przede wszystkim tutaj zaburzeniami rytmu serca, takimi jak migotanie przedsionków. I jeżeli te wszystkie choroby będziemy skutecznie leczyć, łącznie z tym, że będziemy eliminować z naszego życia szkodliwe czynniki, takie jak palenie papierosów, nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej, czyli będziemy uprawiać więcej sportu, czy też w ogóle będziemy podejmować jakąś aktywność fizyczną, to dzięki temu będziemy mogli zmniejszyć w znaczący sposób ryzyko wystąpienia udaru. Duże badania pokazują, że przy odpowiedniej kontroli tych wszystkich czynników ryzyka jesteśmy w stanie zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru u nas nawet o 90%. Czyli tutaj ważne jest, żebyśmy czy to sami z siebie, czy też przy okazji badań okresowych mierzyli sobie ciśnienie, bo jest to coś, co możemy sobie w najprostszy sposób zrobić, żebyśmy mierzyli sobie poziom cukru we krwi, od czasu do czasu pewnie poziom cholesterolu, żebyśmy też mieli uwagę na to, czy nasze tętno jest regularne, czy też wyczuwamy, że raz jest szybsze, raz jest wolniejsze, tak w krótkich odstępach czasowych, bo to jest wskaźnik tego, że może być u nas migotanie przedsionków. Oczywiście inne takie bardziej specjalistyczne badania, jak echo serca, czy EKG przedłużone, czyli metodą Holtera, na przykład mierzone przez całą dobę, czy też dłużej, czy też USG tętnic szyjnych, to są badania, które już robimy w jakimś celu i to jako badania screeningowe nam niekoniecznie służą. Natomiast wszystkie takie podstawowe badania krwi, jak cholesterol, właśnie glukoza, czy też to, co mówiłem wcześniej, pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar tętna, jesteśmy w stanie to zrobić. Jeżeli tylko widzimy, że są jakieś nieprawidłowości, czy też zgłaszamy się do lekarza już po odbiór wyniku, czy też razem z wynikiem, to lekarz też powinien wiedzieć i powinien podjąć u nas odpowiednie kroki, dać nam odpowiednie leki, czy też zalecenia co do stylu życia, żeby zminimalizować ryzyko wystąpienia u nas udaru mózgu.